Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla Lwa, zodiakalnego, ascendentalnego, w Słońcu, w Księżycu. Kochani, jeśli macie ten znak, to też jest horoskop dla Was. Rozszerzenie oczywiście horoskopu podstawowego, zodiakalnego, ale jest, moi drodzy, głównie dla zodiakalnych Lwów, a rozszerzenie dla, kochani, ascendentów też, jeśli macie w ascendencie, tak jak mówię, to jest dla Was. No dobrze, teraz zacznijmy ogólnie tarot, później będzie magiczne przesłanie, tak jak co miesiąc praktycznie, jakaś niespodzianka na koniec horoskopu. Jaki to będzie miesiąc dla Lwa? Zobaczmy, jaki to będzie miesiąc dla Lwa. Tutaj duże spełnienie, sukces czeka Was. Jesteście otwarci na świat, na pewno finansów Wam nie zabraknie. Będziecie mieć wielkie szczęście co do finansów, co do podróży. Też możecie znaleźć jakąś w internecie metodę zarabiania pieniędzy online, ale również, moi kochani, dużo spotkań i mężczyzna też z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, będzie Waszym całym światem. Można powiedzieć, że będziecie mieć wspaniałego kompana w tym miesiącu. No dobrze, kochani, zobaczmy, co w pracy u Was, zawodowo, praca, kariera u Lwa. Praca, kariera. Praca, kariera. W pracy, kochani, pewne sprawy się wyjaśnią. Jest tutaj dużo, moi drodzy, takich radosnych chwil. Powinna być raczej dobra atmosfera w pracy. Może być jakieś świętowanie, uroczystość, powrót do miejsc. To może być jakieś spotkanie właśnie takie, no nie wiem, z pracy, które przyniesie Wam dużo radości, spotkacie się wspólnie gdzieś na jakiejś uroczystości. Tutaj oczywiście możliwe, że jakieś sprawy się wyjaśnią, powrócicie albo powróci ktoś znajomy do Waszej pracy, z kim wcześniej pracowaliście. Tutaj naprzód będziecie dalej się rozwijać i wszystko powinno być dobrze. Zobaczymy, co w finansach. Finanse. Finanse. W finansach musicie postępować ostrożnie, pomimo że tam była dziewiątka monet. To te finanse tutaj są, moi drodzy, powinny być pod ścisłą kontrolą. Jest dużo wydatków, jest dużo jakiegoś inwestowania. 50% możecie zainwestować, drugie 50% swoich finansów możecie też, moi drodzy, już mieć zarezerwowane. Czyli finanse tak jak gdyby były dobre, wspólne, ale są wydatki, są nowe projekty i będziecie się wahać, podejmować decyzje, co zrobić z Waszymi finansami. No tak wychodzi, co w miłości, co w uczuciach. Co w miłości? Zawieszenie pewnego rodzaju. Na pewno ze wszystkim sobie w uczuciach poradzicie. Musicie tylko przemyśleć pewne sprawy. Tutaj oczywiście mogą być jakieś randki, spotkania w tym miesiącu. Gdzieś będziecie się wybierać wspólnie. Sierpień jest miesiącem, moi drodzy, takiej namiętności, ale na początku miesiąca będziecie się zastanawiać, czy warto wchodzić w tą relację, ale jeśli się już zastanowicie, to na pewno dacie radę. Oczywiście osoby, które są w związkach, mogą mieć trochę cichych dni,
ale później po połowie miesiąca wszystko nabierze więcej takiego szczęścia. Będziecie wspólnie gdzieś wyjeżdżać i oczywiście cieszyć się i korzystać z lata. Także dobrze będzie. Oczywiście tutaj w domu. Zobaczymy, co w domu urwa. W domu nowe sprawy, nowe początki, ale też, moi drodzy, będziecie czuć duże przywiązanie do waszego domu. Będziecie możliwe, że dobrze działać wspólnie. W waszym domu będzie harmonia, równowaga i możliwe, że wiele osób otrzyma piękny prezent. Niektóre sprawy w domu się wyjaśnią, ale bardzo duże przywiązanie do domu. Co w zdrowiu? Zdrowie najważniejsze, moi drodzy. Co w zdrowiu dla lwa? Co w zdrowiu, kochani? Zdrowiu. Musicie uważać na pęcherz moczowy, także drobne problemy tutaj mogą być z oczami, kręgosłup szyjny, szyja. Za dużo siedzicie być może, róbcie sobie przerwy. No i oczywiście też na ręce trzeba uważać. Ogólnie będzie dobrze, bo jest ochrona nad waszym zdrowiem, ale też moi kochani, uważamy na takie drobne dolegliwości około szyi, kręgosłup szyjny, ramiona, tył głowy czy oczy. Na to musicie głównie zwrócić uwagę i problemy z pęcherzem moczowym tutaj u was. I niespodzianki dla lwa, niespodzianki dla lwa w tym miesiącu. O, proszę bardzo. Moi drodzy, tutaj tak, niespodziewanie może być jakaś drobna sprzeczka z mężczyzną, ale też mogą być potrzebne rozmowy, wyjaśnienia, bo oczywiście przy paziu mieczy jest jakiś dylemat, są jakieś plotki koło was i niespodziewanie trzeba będzie stawić czoła jakimś głupim pomówieniom, albo też, moi drodzy, rozmowa ważna z mężczyzną, wyjaśnienie pewnych spraw i to was zaskoczy, oby nie było konfliktu. No tak wyszło, moi kochani, i teraz Ulwa, zobaczmy, dla lwa, magiczne przesłanie na miesiąc sierpień. Co w tym przesłaniu, kochani? Siła kwiatów. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. Także, moi drodzy, może jakiś masaż pomoże wam, jeśli będzie was bolała na przykład szyja, bo tam wychodziła szyja, czy kręgosłup, czy też barki. Pomyślcie o jakimś masażu olejkami, pomyślcie o relaksacyjnych jakichś, moi drodzy, metodach, ale też właśnie przy pomocy kwiatów możecie zwiększyć właśnie tą uzdrowicielską moc. Także ja myślę, że olejki w ogóle są bardzo dobre, na mnie działają idealnie, wiem, że no po sobie. Także dobry olejek może czynić cuda, czy w aromaterapii, czy w masażu. I oczywiście kiedyś, jak miałam problem z lędźwiami, dolną częścią nadnerczy tutaj lędźwi, to jeden olejek właśnie u fizjoterapeuty zadziałał na mnie i zrobił cuda, tak? Także wierzcie w moc olejków i w aromaterapię. Pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco i życzę wspaniałego miesiąca i dużo zdrowia.